Mamo, dlaczego płaczesz? Coś się stało? Zaniepokojone zapytał dziecko. Kobieta liczyła na to, że swoim płaczem nie obudzi syna. Specjalnie potochowała twarz w poduszkę, tłumiąc dźwięki płaczu. Jednak plan się nie powiódł. Chłopiec usłyszał. Nie poczuł. Denis zawsze czuł, kiedy matce było źle. Niezależnie od tego, czym w danym momencie się zajmował, to uczucie po prostu przychodziło i nie odpuszczało. Nigdy go jeszcze nie zawiodło. Nie, synku, wszystko w porządku. Po prostu obejrzałam smutny film, próbowała zmylić kobieta. Telewizor jednak był wyłączony, a ty go w nocy nie włączasz. Waleria spojrzała na syna. Zawsze zadziwiała ją, jak bardzo jest mądry i spostrzegawczy. Mimo młodego wieku. Kobieta starała się chronić go przed swoimi dorosłymi problemami, ale nigdy jej się to nie udawało. Gdzie jest tata? Denis rozejrzał się po salonie. W domu było zbyt cicho, co mogło oznaczać tylko jedno: Wiktora nie było w domu. Musiał pilnie wyjechać, nie martw się. Ja się o niego nie martwię, szczerze odpowiedział chłopiec. Po prostu nie chcę, żebyś płakała. Wszystko dobrze, po prostu trochę się zmęczyłam, więc się rozpłakałam. Tak bywa, nerwy. Zmęczyłaś się od taty? Dziecko spojrzało jej prosto w oczy. Nie, oczywiście, że nie, domowe obowiązki. Waleria miała nadzieję, że udało jej się zmylić syna, ale po jego zmienionej mi nie zrozumiała. Że znowu się nie udało. Kłóciliście się dzisiaj, przecież słyszałem, jak Cię obrażał. Tata znowu był pijany. Zadajesz za dużo pytań, pora iść spać, jutro przecież do szkoły. Nie chcę spać. Tej nocy Denis nie zdołał zasnąć. Kilka godzin po prostu patrzył na sufit swojego pokoju. Czekał na ojca, aby wyrazić mu wszystko, co myśli. Nie podobało mu się, że ten krzywdzi matkę. Trwało to, odkąd Denis pamięta. Kiedy taty nie było w domu, wszystko było idealne. Żadnej głośnej muzyki, przesiąkniętych papierosami głosów i nieprzyjemnego zapachu alkoholu. W te dni chłopiec czuł się szczęśliwy i nie martwił się o bezpieczeństwo. Ale kiedy Wiktor wracał do domu ze swoich delegacji, wszystko wydawało się ponure i posępne. Sam dom zmieniał się, co dopiero mówić o jego atmosferze. Tej nocy ojciec chłopca nie pojawił się wcale. To było oczywiste nie tylko z powodu ciszy, ale też z powodu zaniepokojonej twarzy matki. Żeby jej jeszcze bardziej nie zasmucać, Denis udawał, że śpi. Wiedział, że nie lubi, kiedy się martwi, a ostatnio działo się to bardzo często. Mamo, wszystko dobrze. Początkowo kobieta nawet nie zareagowała na głos syna. Dozwał się jej dopiero za czwartym razem. Czy coś zapytałeś? Rozkojarzona zapytała Waleria. Może dzisiaj zostanę w domu? Czuję się źle, skłamał Denis. Nie, w zeszłym tygodniu i tak było dużo nieobecności. A ty jesteś dopiero w drugiej klasie. Co będzie dalej? W piątej w ogóle do szkoły nie będziesz chodził. Dobrze. W rzeczywistości Denis był zadowolony z tego, że nie musiał zostać w domu. Ojciec mógł wrócić w każdej chwili, a matka znowu by próbowała porozmawiać z nim jak z człowiekiem. Chłopiec zaproponował ten pomysł tylko dlatego, że nie chciał zostawiać matki samej w złym nastroju. Ale skoro ona sama była przeciwna jego wagary, to wszystko było w porządku. W szkole Denis nigdy nie skarżył się nikomu na to, że tata krzywdzi mamę, chociaż miał na to ochotę. Jednak Waleria przekonała syna, że to zły pomysł. Jego ojciec, bogaty człowiek, który z łatwością udowodni, że jest idealnym mężem i rodzicem. Dlatego chłopiec milczał, nie chciał, aby w razie czego jego matka straciła prawa rodzicielskie, a jego samego umieszczono by z ojcem. Przychodząc na lekcję, Denis jakby odzyskiwał drugi oddech. Nie musiał już hamować śmiechu ani wpatrywać się w podłogę. Mógł biegać z przyjaciółmi po korytarzach i wesoło śmiać się z jakiejś głupoty. Ostatni raz tak dobrze czuł się w domu trzy miesiące temu, kiedy ojciec wyjechał w sprawach służbowych. Do domu Denis wrócił z sąsiedzkim chłopcem. Był starszym uczniem, więc rodzice spokojnie pozwolili chłopcu iść z nim. Już podchodząc do drzwi domu, Denis usłyszał krzyki matki. Jej głos był zły i bardzo głośny. Po raz pierwszy dziecko usłyszało o tyle agresji w jej melodyjnym głosie, który prawie każdą noc śpiewał mu kołysankę. Wchodząc powoli do domu, Denis opuścił wzrok na podłogę. Wygląda na to, że tata przyszedł nie sam, ale ze swoimi przyjaciółmi, których nikt nie lubił. Wiktor również przeklinał. Wykrzykiwał bardzo brzydkie słowa, których nikt nie powinien sobie pozwalać mówić innym ludziom. Chłopiec rzucił plecak obok drzwi i pobiegł w stronę głosów. Nie mylił się. Na kanapie siedzieli przyjaciele taty, którzy wesoło śmiali się z tego, jak Wiktor trząsł żoną z boku na bok, nie przestając wykrzykiwać do niej obelg. Kobieta również próbowała coś powiedzieć, ale złość męża tak ją przestraszyła, że po prostu zamilkła, nie chcąc pogarszać sytuacji. Tato przestań. Dziecięcy głos trudno było usłyszeć w takim hałasie. Mamo, boli cię? Denis podbiegł do rodziców i zaczął odsuwać ojca. Oczywiście, ośmioletni chłopiec nie miał tyle siły, co dorosły mężczyzna, więc próba okazała się nieudana. Jednak to tylko bardziej rozwścieczyło Wiktora. Próbowałeś mnie teraz uderzyć. Mężczyzna puścił żonę i chwycił syna za kark. Przyjaciele w tle ucichli, widocznie zdając sobie sprawę, że teraz zacznie się coś mniej wesołego. Wiktor, co ty robisz? Przecież to jeszcze dziecko, po prostu chce bronić matki. Zamknij się i nie przeszkadzaj mi w przeprowadzaniu wychowawczych działań. Wynoście się stąd. Przyjacielu ty. Gość nie zdążył dokończyć. Wiktor jeszcze głośniej uciszył rozmówcę. Nie chcąc dostać po rękach, mężczyźni odeszli, pomimo próśb walerii, by zostali i pomogli jej synowi. Kochanie, puść go, przecież on jest jeszcze taki mały, nic nie rozumie. Jestem pewna, że Denis nie chciał cię pchnąć. Prawda, synku, z błaganiem w oczach wypowiedziała kobieta. Denis miał jednak coś wspólnego z ojcem. Upór. Prawdopodobnie, gdyby spojrzeniem można było zabić. Wiktor nie stałby teraz tutaj, złośliwie trzymając syna. Przeproś, jestem twoim ojcem, powinieneś mnie szanować. Jeśli matka cię tego nie nauczyła, to ja cię nauczę. Nie, spokojnie odpowiedział chłopiec. Nie bał się. Jedyne, co go martwiło, to że teraz matce nie jest już źle. Synku, przestań być niegrzeczny, kochanie. No proszę, kogo wychowałaś, sama głupia, a dziecko też na głupie wychowujesz. Kilka dni bez jedzenia spędzi, i od razu będzie grzeczniejszy. Jesteś zupełnie szalony krzyknęła Waleria. Mężczyzna puścił Denisa i zamachnął się na żonę, ale nie uderzył. Nie tym razem nie chcę znowu brudzić rąk. Mam dość ciebie i twojego dziecka. Pakujcie swoje rzeczy i wyprowadzajcie się. Złożę wniosek o rozwód. Ale nie liczna nic, wszystko do ostatniego grosza zabiorę sobie kropka. Ale on jest też twoim dzieckiem, dokąd pójdziemy? Denisowi wydawało się, że jeszcze chwila, a jego matka rzemdleje ze strachu, który ogarnął ją całkowicie po tym, jak wyobraziła sobie życie poza tym domem. Mam to gdzieś. Co będziecie robić dalej, to już wasz problem. Zablokowałem karty bankowe. Więc licz na to, że znajdziesz jakieś drobne w kieszeni ubrania. Może kupisz chleb. Denis był zadowolony. Rozumiał, że będzie trudno, ale nie mógł pozbyć się ciepłego uczucia w środku. Wreszcie on i jego matka wyjadą od ojca i więcej go nigdy nie zobaczą. Waleria jednak miała nadzieję, że mąż się rozmyśli. Już dawno go nie kochała, po prostu znosiła. Wiktor był wobec niej okrutny, ale miał dużo pieniędzy. Dużo, biorąc pod uwagę ich standardy życia, oczywiście. Mąż miał bardzo dobrą pracę. Kobieta nie mogła odejść od niego, wiedząc, że wtedy Denis na pewno dowie się, co to bieda. Nie chciała skazywać syna na ciężki los. Tym razem Wiktor nie żartował. Obudziwszy się rano, Waleria chciała porozmawiać z mężem. Ale on bardzo wyraźnie dał jej do zrozumienia, że nie chce widzieć jej i Denisa w domu. Nie było nic do zrobienia. Nawet policja nie mogłaby pomóc. Wiktor miał swoje kontakty. Jedyną przyjaciółką Walerii była Anna. Kobieta była niezamężna i nie miała dzieci, więc szybko zgodziła się przyjąć Denisa i jego matkę. Dziękuję, jesteś dobrym człowiekiem powiedział chłopiec, pałaszując jajecznicę. Przyjaciółki spojrzały na siebie i uśmiechnęły się. W takiej przyjaznej i przytulnej atmosferze mieszkały tam przez około 2-3 miesiące. Potem Waleria zauważyła, że choć Anna milczy, to jest jej niewygodnie mieszkać w jednopokojowym mieszkaniu z dwoma innymi osobami. Tymczasem kobieta już zdążyła znaleźć pracę. Oczywiście sprzątanie toalet nie było jej marzeniem, ale musiała to robić. Waleria znalazła pokój w komunalnym mieszkaniu, który mogła wynająć za cenę dostępną dla siebie. Denisowi tam się nie podobało. Zbyt wielu pijanych ludzi na metr kwadratowy. Chciał mieszkać w bardziej przestronnym i jasnym mieszkaniu, a także w nowej szkole nie traktowano go zbyt dobrze. Bardzo to przeżywał, ale starał się nie pokazywać swoich obaw matce. Z czasem matka chłopca znalazła jeszcze jedną pracę, i pokój w komunalnym mieszkaniu zamienił się na małe mieszkanie z okropnym remontem i zepsutymi meblami. Ale lepiej już tak, niż dzielić swoją łazienkę z jakimiś dziwnymi ludźmi. Denis nie lubił chodzić z matką na zakupy. Pieniędzy było mało, a wymagania chłopca były wysokie. Widział przecież, jak żyją jego koledzy z klasy i inne dzieci. One nie myślały o niczym innym poza grami. U Denisa nie było tak łatwo, chłopiec nie miał normalnego dzieciństwa. Wiecznie zastanawiał się, że nie chce tak żyć. Miał nadzieję, że po wielu latach będzie mógł pozwolić sobie i swojej rodzinie na wszystko, czego zapragną. Tylko, że mimo bogactwa, nigdy nie chciał być taki jak jego ojciec. W szkole Denisa wyzywano z wielu powodów. Główną przyczyną były wszy. Chłopiec zaraził się na ulicy. Nie zauważył na czas, więc nie przerywał wizyt w szkole. Gdy wszyscy dowiedzieli się, kto był nosicielem wszy, dzieci postanowiły zrobić z niego pośmiewisko. Dorosłym było to zupełnie obojętne. Nauczyciele niczego nie widzieli albo starannie udawali, że nic nie widzą, aby nie komplikować sobie życia problemami w szkołach podstawowych. Denis po prostu chciał normalnie żyć. Nie potrzebował pieniędzy ani niczego innego. Najważniejsze, żeby mama była obok. Denisowi znudziło się to, że w sklepie nie mógł na nic patrzeć, bo mogłoby się pojawić pragnienie, by to kupić. Stopniowo rzeczy chłopca z drogich i jakościowych zamieniły się w brudne łachmany. Teraz trudno powiedzieć, że kiedyś mieszkał w dobrym domu i niczego sobie nie odmawiał. Był przecież niezadowolony, co oznacza, że problemy były i to poważne. Życie bez ojca zdecydowanie podobało się chłopcu, ale życie bez pieniędzy jakoś go stresowało. Waleria pracowała na dwóch, czasami na trzech etatach, aby utrzymać siebie i Denisa. Chłopiec chodził do szkoły, która znajdowała się 10 kroków od wynajmowanego mieszkania. To znacznie ułatwiało życie Walerii, ponieważ nie musiała pędzić do szkoły, by go odebrać i odwieźć do domu. Wróciwszy po szkole, Denis odrabiał lekcje, a potem po prostu siedział przy oknie. Z czasem matka pozwoliła mu wychodzić na spacer, ale nie mógł oddalać się zbytnio od domu ani zbyt długo zostawać na zewnątrz. Spacer trochę ożywiał chłopca, poprawiał mu nastrój i czasami nawet wydawało się, że w życiu nie jest tak źle. Denisowi podobało się obserwowanie innych ludzi. To było fascynujące. Od dziecka rozumiał, jak różni mogą być ludzie. Wydawało mu się to interesujące, choć nieco niezrozumiałe. Ulubionym miejscem chłopca była plac zabaw niedaleko domu. Jedynym, co go tam denerwowało, było kawiarnia, z której bardzo apetycznie pachniało różnymi aromatami. Czasami siedział na ławce, zamykał oczy i wyobrażał sobie, jak siedzi w tej kawiarni i zajada coś pysznego. Jednak Denis ledwo mógł sobie pozwolić na kupno najtańszego lodu, nie mówiąc już o odwiedzaniu takich miejsc. Podchodząc tego dnia na Plac Zabaw, chłopiec zauważył, że jego ulubiona ławka jest już przez kogoś zajęta. To go zasmuciło. Pozostałe miejsca wydawały mu się strasznie niewygodne, chociaż ławki były absolutnie identyczne. Zazwyczaj o tej porze tam nikt nie siedział, więc Denis nie był na to przygotowany. Nic nie było do zrobienia, musiał usiąść na sąsiedniej ławce i trochę obrażony spoglądać w stronę starszej kobiety. Wcześniej Denis jej nigdy nie widział. Skąd się w ogóle wzięłaś? Obrażenie, myślał chłopiec. A potem kobieta wyjęła z torby chleb i zaczęła karmić ptaki. Denis z zachwytem na to patrzył. Sam też chciał spróbować, ale nie miał ani chleba, ani pieniędzy przy sobie. Wygląda na to, że nieznajoma zauważyła pełen podziwu wzrok chłopca. Chcesz też nakarmić je? Zwróciła się do Denisa. Chłopiec trochę się zmieszał i zaczął obracać głową. Aby upewnić się, że kobieta mówi właśnie do niego to do mnie na placu zabaw przecież nie ma nikogo innego. No więc, co chcesz? Denis skinął głową i ostrożnie podszedł do swojej ulubionej ławki. Usiadł obok nieznajomej, a ta podała mu chleb. Następne pół godziny było fascynujące jak nigdy wcześniej. Oprócz tego, że Denis nakarmił ptaki, zaczął też rozmawiać z panią Katarzyną. Starsza pani okazała się niezwykle interesującym rozmówcą. Nieczęsto spotykał tak inteligentnych ludzi, a jednocześnie nienudnych, jak nauczyciele w jego szkole. Okazało się, że pani Katarzyna mieszka po sąsiedzku. Ale ostatnie kilka miesięcy spędziła w innym kraju. Uzbierała trochę pieniędzy i pojechała podróżować. Denis z otwartymi ustami słuchał sąsiadki i zadawał mnóstwo pytań. Wieczorem chłopiec był w bardzo dobrym nastroju. To zaskoczyło jego mamę. Ostatnio syn rzadko się uśmiechał. Jak minął dzień? zapytała ciepłym głosem kobieta Bardzo dobrze. Wykrzyknął chłopiec: Poznałem naszą sąsiadkę. Jaką sąsiadkę? Mieszka naprzeciwko nas. Nawet nie wiesz, jak jest miła. Razem karmiliśmy ptaki, a pani Katarzyna opowiadała mi, jak jeździła do innego kraju. Waleria początkowo była napięta. Nie znała sąsiadki o takim imieniu, więc bała się o swoje dziecko. Jednak następnego dnia kobieta w końcu spotkała tę sąsiadkę. O której mówił jej syn. Pani Katarzyna również wydała jej się sympatyczna. Sprawa w tym, że w dzielnicy, w której mieszkają Waleria i Denis, jest wielu emerytów, którzy często starają się nauczyć matkę chłopca właściwego życia. Waleria obawiała się, że pani Katarzyna okaże się kolejną starszą kobietą, która będzie dawać swoje rady. Na szczęście się myliła. Denis przekonał mamę, by pozwoliła mu codziennie spacerować z sąsiadką. Pani Katarzyna najczęściej jeździła autobusem po mieście i wysiadała w najpiękniejszych miejscach, by cieszyć się świeżym powietrzem. Początkowo Waleria nie chciała puścić syna, tym bardziej, że to byłyby dodatkowe wydatki. Ale sąsiadka przekonała ją, a bilet nie kosztował zbyt wiele. Słuchając opowieści pani Katarzyny, chłopiec rozumiał, że w przyszłości musi zmienić swoje życie. Podobały mu się opowieści o podróży. Wyobrażał sobie, jak sam będzie podróżować, gdy dorośnie. Denis i jego sąsiadka tego dnia nigdzie nie pojechali. Spokojnie siedzieli na ławce, na której się poznali. Pani Katarzyna przyniosła z domu książkę i czytała ją chłopcu. Jednak w jednej chwili jego uwaga przesunęła się na innego dziecka w jego wieku. Tamten chłopiec jeździł po parku na hulajnodze. Jak bardzo Denis chciał mieć taką samą. Nigdy nie jeździł na hulajnodze. Chociaż jego ojciec był dość zamożnym człowiekiem. Nigdy nie pozwalał żonie kupować synowi wielu zabawek. Na liście zakupów hulajnoga się nie znalazła. Wiktor mówił, że taki środek transportu jest bezużyteczny. Co jest? zapytała starsza pani, przyglądając się zamyślonej twarzy dziecka. Kiedykolwiek jeździłaś na hulajnodze. Pani Katarzyna uśmiechnęła się ciepło. Nie nadarzyła się okazja. A co? Ja też nie jeździłem. A chciałbyś? Tak, bardzo bym chciał. Wydaje mi się, że to musi być interesujące i zabawne. To całkiem możliwe. W ciągu kilku następnych dni chłopiec nie widział się z panią Katarzyną. Miał dużo do zrobienia. Musiał pomóc mamie. Zbliżały się jego urodziny. Waleria bardzo się tym przejmowała, ponieważ doskonale wiedziała, że nie będzie w stanie kupić synowi prezentu. Pieniędzy było jak na lekarstwo. Jednak Waleria zdawała sobie sprawę, że Denis będzie bardzo rozczarowany. W końcu był jeszcze dzieckiem, które czeka na takie dni, aby otrzymać niespodziankę. Mimo, że Denis naprawdę chciał dostać prezent, nie był zły, ponieważ wiedział, że gdyby tylko było to możliwe, Mama kupiłaby mu cały sklep z zabawkami. O jedenastej ktoś zapukał do drzwi. Waleria otworzyła i zobaczyła na progu sąsiadkę. Szeroko się uśmiechała. Przepraszam, nie przeszkadzam. Dzień dobry, nie. Czy mogłabym prosić o coś? Tak. Oczywiście. Czy mogłabyś wysłać Denisa o pierwszej na plac zabaw, na którym zwykle się bawi? Chciałabym zrobić mu niespodziankę, jeśli nie masz nic przeciwko. Jak mogłabym być przeciwna? Przyjdzie. Sąsiadka odeszła, a Waleria pokręciła głową. Bardzo jej było żal pani Katarzyny. Ta starsza pani nie miała nikogo, ani dzieci, ani innej rodziny. Denis był szczęśliwy, gdy dowiedział się, że ona przyszła. Tęsknił za nią przez tydzień. Wydaje się, że wyszedł z domu nawet wcześniej niż było to potrzebne, aby dotrzeć na plac zabaw o pierwszej. Kobieta już na niego czekała na ławce. Za nią był zapakowany jakiś prezent, na który Denis natychmiast zwrócił uwagę. Wszystkiego najlepszego! Pani Katarzyna objęła chłopca. Bardzo dziękuję. Mam dla ciebie coś, kropka. Denis spojrzał na nią zdziwionymi oczami, ona odwróciła się i wzięła dużą paczkę. Trzymaj. Nie trzeba było niczego dawać, było mu niezręcznie przyjmować prezent. Otwieraj no, uśmiechnęła się. Otwierając pudełko, chłopiec zastygł. W jego oczach malował się zachwyt. Denis radośnie pisnął i rzucił się, by przytulić sąsiadkę. Kobieta podarowała mu hulej nogę. Nawet nie wiedział, jak jej podzękować, to był najlepszy prezent w jego życiu. Nigdy wcześniej chłopiec nie czuł się tak szczęśliwy. Wydawało się, że za chwilę eksploduje od przepełniających go emocji. Bardzo dziękuję, to najlepszy prezent. Dziękuję, Denis promieniał, nie wiedział, co opowiedzieć, by wyrazić wszystko, co czuje. Teraz każdego dnia, gdy tylko pogoda na to pozwalała, Denis jeździł na hulajnodze. A inni dzieciaki patrzyli na niego z zazdrością, bo miał naprawdę niezłą hulajnogę. Pani Katarzyna z przyjemnością na niego patrzyła. Chłopiec zaczął dużo więcej się uśmiechać, wcześniej był bardziej poważny. Ale nie tylko nastrój Denisa się zmienił. Zauważył, że i mama czasami dziwnie się zachowuje, może zamarzyć przy oknie z uśmiechem na ustach. W takich momentach stawała się bardzo piękna. Mamo, dlaczego się uśmiechasz? Zadrżała. Łapiąc go w ramiona. Bo. Taka odpowiedź nie satysfakcjonowała Denisa, ale mama śmiała się, przytulała go do siebie, łaskotała i on śmiał się razem z nią. Pewnego razu mama wróciła do domu i przyniosła ogromny bukiet kwiatów. Denis widział, że te kwiaty nie pochodziły z jakiegoś ogródka, ale na pewno były z kwiaciarni i kosztowały mnóstwo pieniędzy. Mamo, czy ktoś się pojawił? Waleria usiadła obok syna. Tak, mój drogi, bardzo niedługo was z nim zapoznam. Rozumiesz, ten człowiek chce, żebyśmy z tobą pojechali z nim do innego miasta. Ma tam dom, ma tam pracę. Obiecuję, że nigdy nas nie zrani. A kiedy go poznasz? Przyjdzie do nas jutro. Pan Jury bardzo spodobał się Denisowi. Był spokojny, uśmiechnięty, rozmawiał z Denisem jak z dorosłym powiedział, że kocha jego mamę i chce się z nią ożenić. Spytał, czy Denis nie będzie miał nic przeciwko. Denis widział, jak zmienia się mama. Oczywiście, nie mógł sprzeciwić się temu, by jego mama była szczęśliwa. Dwa tygodnie później wyjeżdżali. W zasadzie niczego nie mieli, więc pan Yuri przyjechał po nich samochodem. Tuż przed wsiadaniem do samochodu Denis przypomniał sobie o czymś. Mamo, musimy jeszcze poczekać. Ona się przestraszyła. Czekać na co, nie rozumiem, Denis, zmieniłeś zdanie? Nie, mamo, oczywiście, że nie zmieniłem. Czy mogę pobiec pożegnać się z panią Katarzyną? Waleria odechnęła z ulgą. No jasne, poczekamy na ciebie, kropka. Denis popędził na plac zabaw. Nie widział sąsiadki od tego momentu, jak w jego życie wkroczył pan Jurij. Ciągle gdzieś ich zabierał, to do kawiarni, to do kina. Denis z daleka zobaczył kobietę, podbiegł, zatrzymał się. Denis, jak miło cię widzieć, już myślałam, że coś się stało. Stało się, przyszedłem się pożegnać, wyjeżdżamy z mamą. Jak? Dokąd? Mama wychodzi za mąż, a pan Juri mieszka w innym mieście. Podoba ci się on. Kobieta z niepokojem zaglądała w oczy chłopca, który stał się dla niej prawie jak własne dziecko. Tak, jest dobry, nie krzywdzi mamy, jak tata to robił. Pani Katarzyna objęła Denisa. No to życzę ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, będę za tobą tęsknił. Potem, jak dorosnę, przyjadę do ciebie w odwiedziny i też ci coś podaruję. Kobieta smutno się uśmiechnęła. Tak to nie działa, dzieci szybko zapominają o swoich uczuciach. Patrzyła za uciekającym Denisem i myślała, że prawdopodobnie już nie znajdzie takiego małego przyjaciela jak on. Denis zachwykony rozglądał się. Dom był duży, znacznie większy niż ten, w którym żyli z tatą. Piękne meble, wszędzie jasno. Pan Juri otworzył drzwi do jakiegoś pokoju. Denis, chodź tutaj. Chłopiec podszedł. Spójrz, to twój pokój. Mój. Tak, twój własny, przygotowaliśmy go, kiedy się zbieraliśmy. Wszedł do pokoju i zamarł. To było coś. W pokoju stały piękne biało-niebieskie meble, w kącie nowe pudełka z samochodzikami i innymi zabawkami. Na komodzie stał nawet telewizor. Będę miał telewizor w pokoju. Oczywiście, przecież lubisz oglądać kreskówki. Lubię, a jak wy bez telewizora? Pan Jury najpierw nie zrozumiał, a potem roześmiał się. Denis, my mamy nasz telewizor, jest też telewizor w kuchni i w salonie. Tyle. No, jakoś tak. Dwa tygodnie później Denis poszedł do szkoły. Przyglądał sobie w lustrze i nie poznawał siebie. Nowy garnitur. Biała koszula, nowe błyszczące buty i plecak. Na nim nie było nic starego ani tego, co nosił. Pan Juri obserwował go. Potem podszedł, położył ręce na jego ramionach. Denis, chcę, żebyś wiedział. Żeby osiągnąć coś w życiu, trzeba bardzo dużo pracować i uczyć się. Początkowo może być ci trudno, bo nowa szkoła, nowi nauczyciele. Ale my z mamą mamy nadzieję, że sobie poradzisz i będziesz się dobrze uczył. Denis odwrócił się do niego. Będę zobaczycie. Panie Denisie, oto proszę. Zwolniłam dla pana trzy dni. Myślę, że jeśli będzie potrzeba, będę mogła zwolnić jeszcze dwa. Dziękuję, pani Anastazjo. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Kiedy wyjeżdżacie? Wczesnym rankiem. Dobrze. Powodzenia. Dziękuję. Sekretarka Denisa odwróciła się i wyszła. Oparł się w fotelu. Dawno już powinien był odwiedzić panią Katarzynę. Ciągle mu brakowało czasu. To studia tutaj, to staż za granicą. Potem wrócił i zaczął rozwijać swój biznes. Wszystko szybko poszło w górę, a Denis nie mógł się zatrzymać. Wczoraj śniła mu się ona, uśmiechała się, głaskała go po głowie, jakby był jeszcze mały. Obudził się i od razu zdecydował, że musi jechać. Mama powiedziała, że dobrze postąpił. Pan Juri także go poparł. W ogóle Denis miał bardzo dobre relacje z ojczymem. Był dla niego jak prawdziwy ojciec. Pomagał Denisowi. Były trudności w szkole, chłopiec nie mógł znaleźć wspólnego języka z rówieśnikami, ojczym pomagał. Zdarzyło się parę nieprzyjemnych sytuacji w Instytucie, o których mama nie powinna wiedzieć. I wtedy również pomagał ojczym. Delis nigdy nie nazywał go tatą, ale tak go uważał. Na znajome podwórko skręcił już w porze obiadowej. Oto i plac zabaw. Na jego ławce nikogo nie było, a miał nadzieję, że zobaczy znajomą postać. Zaparkował samochód. Pogoda była ładna i na podwórku było dużo ludzi. Chłopcy zebrali się niedaleko samochodu i komentowali wielkie i piękne auto. Delis uśmiechnął się. Kiedyś on również z chłopcami omawiał każde auto, które pojawiało się na ich podwórku, choć takich wtedy nawet nie było. Poszedł w stronę znajomego domu. Najpierw spojrzał na ten, w którym kiedyś sam mieszkał. Na oknach wisiały wesołe zasłonki, stał jakiś kwiatek czyli ktoś tam mieszka. Podchodząc do drzwi pani Katarzyny, zamarł. Drzwi były nowe, metalowe. Raczej starsza pani sama takich nie zamontowała. Czyżby się spóźnił? Nacisnął dzwonek. Długo nikt nie otwierał. W końcu drzwi się otworzyły. Na progu stał brzuchaty mężczyzna w dresie. Był wyraźnie zmięty i czuć było od niego alkohol. Patrzył na Denisa. No. Dzień dobry, przepraszam, czy wcześniej mieszkała tu pani katarzyna? No. A co ja mam wiedzieć? Nie mieszka tu. Ja tu mieszkam. I mężczyzna zamknął drzwi. Denis naciskał dzwonek, ale nikt więcej mu nie otworzył. Schodził, prawie płacząc. Jak mógł, dlaczego nie przyjechał wcześniej? Wyszedł, ale nie poszedł do samochodu. Usiadł na ławce, na której poznał panią Katarzynę. Trzeba kogoś zapytać, gdzie jest pochowana. Chociaż pomnik postawić. Na sąsiedniej ławce siedział młody mężczyzna. Był mniej więcej w wieku Denisa. Pilnował małej dziewczynki, która piekła ciastka w piaskownicy. Coś było w nim znajomego. I w tym momencie Denis doznał olśnienia. Przecież to jego kolega z podwórka. Jak mu tam było? A tak, Iwan. Mężczyzna wstał i podszedł do sąsiedniej ławki. Iwan? Tak. Czy my się znamy? Znamy. Jestem Denis. Z tego bloku. Kiedyś graliśmy razem. Iwan podskoczył. No proszę, niesamowite, super. Trochę powspominali dzieciństwo. Potem Denis zapytał: Iwan, nie wiesz, gdzie jest pochowana pani Katarzyna? Ta, z którą się przyjaźniłem. Co, ona zmarła? Szkoda, była dobrą kobietą. Ile jej się dostało na starość? W sensie w mieszkaniu są obcy ludzie. Myślałem, że zmarła. A o co chodzi? Sytuacja wygląda tak. Znalazł się jakiś jej siostrzeniec czy kuzyn, czy jeszcze ktoś inny przyjechał do niej. Ale ona się ucieszyła. Mieszkał u niej wszystko było dobrze. Przynajmniej nie była sama na starość. Ale okazał się kimś innym. Jakieś dwa miesiące temu mieszkanie w cudowny sposób stało się jego własnością. A swoją ciotkę po prostu zawiózł do jakiegoś hospicjum dla bezdomnych. Denis słuchał i nie wierzył własnym uszom. Czy to możliwe? Za dobro takim złem. No nic, przywróci sprawiedliwość, byleby tylko ona żyła. Iwan bardzo muszę się dowiedzieć gdzie ona jest. Możesz mi pomóc? Ten się zamyślił, a potem powiedział: Spróbuję. Młody człowiek zadzwonił do matki. Tak, jeszcze gdzieś, potem gdzieś. Po pół godzinie Denis miał adres hospicjum. Podziękował Iwanowi i wsiadł do samochodu. Placówka znajdowała się za miastem. Musiał jeszcze jakoś znaleźć drogę. Bo nawigator zdawał się być zdezorientowany tym adresem. Pani Katarzyna postanowiła, że nie pójdzie na kolację. Bardzo źle się czuła pogródkowatej kaszy, którą podawano tutaj wieczorem. Lepiej już nic nie jeść. Siedziała na swoim łóżku, siedziała tak całymi dniami, przeglądała swoje życie w myślach, wspominała jakieś dobre chwile. Złych wspominać nie chciała. Prawie ich nie było w jej życiu, aż do pojawienia się Siemiona. Nie mogła zrozumieć, kim on jest, dopóki mężczyzna, który przedstawił się jako jej siostrzeniec, nie pokazał jej zdjęć. Była tam ze swoją kuzynką Natalią. Dopiero wtedy zrozumiała, kim on jest. Siemion powiedział, że przyjechał do ich miasta na długą delegację, a matka przypomniała sobie, że mieszka tu Katarzyna. Oczywiście zaprosiła go do siebie. Po co miałby wynajmować hotel, skoro może mieszkać u ciotki, choćby i nierodzonej. Dobrze było tylko przez pierwsze kilka dni, a potem Siemion przestał się krępować. Codziennie alkohol i groźby, żeby przepisała na niego mieszkanie. Nie pozwalał jej wychodzić na ulicę, tylko razem z nim. Kiedy poszły w ruch pięści, wszystko podpisała, a następnego dnia już była tutaj. Doskonale rozumiała, że już nic więcej nie będzie w jej życiu. Ile jej zostało, tyle tu przeżyje i to wszystko. Katarzyno, czy potrzebujesz specjalnego zaproszenia? W drzwiach pokoju, który pani Katarzyna zajmowała razem z trzema innymi staruszkami, pojawiła się sanitariuszka. Bały się jej wszystkie. To była nieładna kobieta, bardzo szorstka i głośna. Mogła nie tylko wyzwać każdego, ale i uderzyć. Swietłana, ja nie chcę, dziękuję. Oczywiście, że nie chcę, kogo to obchodzi. Powiedziano kolacja, więc kolacja dla wszystkich. Szybko wstała i poszła. W staruszce nie pozostało nic innego, jak pójść. W drzwiach dostała takie pchnięcie od sanitariuszki, że poleciała do przodu. Zacisnęła oczy, oczekując uderzenia o podłogę, ale to nie nastąpiło. Ktoś ją złapał i postawił na nogi. Co to ma być? Pytam, co to za placówka, że wy rozpuszczacie swoje ręce? Głośny męski głos brzmiał jak ryk tygrysa. Swietłana, ta sama sanitariuszka, zaczęła coś mówić, że babcia sama, że ona nic nie zrobiła. Widziałem. Gdzie jest wasze kierownictwo? Pani Katarzyna zrozumiała, że to najprawdopodobniej jakiś inspektor. Bardzo dobrze, że się pojawił, choćby sobie twarzy nie rozbiła, bo po ostatniej potyczce ze Swetlaną ledwo co zniknęły siniaki. Mężczyzna pochylił się nad nią. Jak się czujesz? Spojrzała na niego i zamarła. Oczy, jakie znajome oczy. Niemożliwe. Denis? Pani Katarzyna prawie wyszeptała jego imię. Mężczyzna uśmiechnął się. Tak, to ja. Przepraszam, że tak późno przyjechałem, gdybym wiedział. Objęła Denisa obiema rękami i zapłakała. Staruszka była pewna, że ten Denis, który wcale nie przypominał tego małego nieśmiałego chłopca, nie pozwoli już jej krzywdzić. W korytarzu, gdzie stały stoliki, zapanowała wrzawa. Toż to niesłychane, żeby ich swetlane tak zganić i to przy wszystkich. Wszyscy byli oburzeni. Nikt tak naprawdę nie chciał jeść mani z grudkami i wodą. Stukali łyżkami i domagali się dyrektora. Denis zadzwonił do Iwana, wymienili się numerami, przedstawił sytuację, a Iwan nagle powiedział: Nie potrzebujesz żadnej policji, znam lepsze wyjście. Tak. Jakie? Kiedy wyjechałeś, rozmawialiśmy tutaj o tym wszystkim i wiesz co? Moja żona ma przyjaciółkę, a ona jest córką tego człowieka. Który sponsoruje ten hospicjum i mówią, że tam idą niemałe pieniądze. Zaraz wszystko załatwimy. Dyrektorka przyjechała w ciągu godziny. Była bardzo niezadowolona, że śmieli ją niepokoić poza godzinami pracy. Od razu przeszła do ataku. Kim pan tutaj jest? Co pan tutaj robi? Kto dał panu prawo? Proszę opuścić budynek. Ależ nie, chcę zrozumieć, kto dał wam prawo tak znęcać się nad staruszkami. Mało tego, że muszą iść po myje, to jeszcze są bite. Jeśli się nie mylę, zabieracie im całą emeryturę. To nie pana sprawa, proszę wyjść. Może to nie moja sprawa, ale na pewno moja. Nie rozumiem, dawno tu nie byłem. Z tego co pamiętam z dokumentów. Dosłownie w zeszłym miesiącu zakończono remont, zakupiono kilka miękkich kanap i dużą plazmę do holu. Możesz mi powiedzieć, gdzie jest ten hol? Dyrektorka zbladła i odwróciła się. Zbliżył się do nich mężczyzna w towarzystwie dwóch młodych kobiet. Miały w rękach jakieś teczki z dokumentami. Och, panie Grzegorzu, jak się cieszę, że pana widzę. Proszę do mojego gabinetu, wszystko wyjaśnię. Po co? Rozejrzał się. Odpadające ściany zniszczone do dziur linołli. Podszedł do jednego ze stolików, zamieszał łyżką w papce, która była na talerzu. Tak, będziecie musieli wszystko wyjaśnić, ale nie mnie. Lidia, znajdź jakąś stołówkę, zorganizuj. Żeby przywieźli kolację dla staruszków. Olga, zajmij się pilnie rekrutacją personelu. Do rana ma być nowy kucharz i oczywiście dyrektor. A teraz pójdziemy do twojego gabinetu. Bardzo chcę usłyszeć wszystko, co masz mi do powiedzenia. No, jeśli zdążysz, zanim przyjedzie policja. Poszedł korytarzem, a dyrektorka dreptała za nim, tłumacząc coś ze łzami w oczach. Dosłownie po pół godzinie przywieźli jedzenie. Denis prawie płakał, obserwując, jak staruszkowie łapczywie jedzą zwykłe piórej z kotletem. Gdy pani Katarzyna jadła kolację, zadzwonił do mamy. Mamo, poproś naszą ciocię Marinę, żeby pojechała do mnie i przygotowała pokój dla pani Katarzyny. Denis uwielbiał swoją mamę za to, że nigdy nie zadawała zbędnych pytań, od razu powiedziała, że właśnie teraz pojedzie z gospodynią do jego domu i wszystko przygotują. Kiedy rozmawiał, wróciła pani Katarzyna. Dziękuję ci, Denis. Dawno nie było w naszym domu takiego jedzenia. Teraz można żyć. Można. Mam nadzieję, że wszystko tu będzie dobrze. Ale ty tego nie zobaczysz. Zbieraj się, jedziemy do domu. Teraz będziesz mieszkać u mnie. U mnie. U mnie. U mnie. U mnie. U mnie.